Cześć, bombka szydełkiem w kształcie serca. Pomysł na taką ozdobę nie jest mój. Ja przedstawię Wam mój sposób wykonania. Zapraszam. Tak prezentuje się z bliska. Możecie zobaczyć. Bardzo mi się podoba. Do wypełnienia potrzebujemy takie plastikowe akrylowe serce o średnicy 10 cm. Bawełna 100 g 565 m, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki i 8 oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. I jeszcze jeden. Mamy trzy słupki. To jest motyw. Trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. Mam trzy motywy, a będzie sześć. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki. Jeszcze raz, czwarty, piąty i szósty. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie. Zobaczcie. Mam sześć motywów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. A pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na te trzy oczka łańcuszka, powiedzmy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek i jeszcze jeden. Trzy słupki. Trzy oczka łańcuszka. Jeszcze trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. To jest motyw główny, podstawowy. Będzie się bardzo często powtarzał. Przechodzimy na kolejny łuk i tutaj wykonamy motyw główny podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Mamy dwa motywy. Tutaj na tym łuku z poprzedniego okrążenia wykonamy 13 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci i dalej. Trzynaście słupków. Przechodzimy na kolejny łuk i tutaj motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi,
na kolejnym łuku motyw główny, podstawowy, trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. I kolejne trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Na tym łuku 13 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci i dalej. 13 słupków. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy dwa okrążenia. Tak to wygląda. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Powtórzymy motyw główny. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Przechodzimy na kolejny łuk. Motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I teraz jedno oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Jedno oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. Mamy tutaj 13 słupków i w tym okrążeniu również. A pomiędzy jedno oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. I tak dotąd. 13 słupków. Oczko łańcuszka. A tutaj motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Przechodzimy na kolejny łuk. Tutaj również motyw główny. I zobaczcie. Bombka powstaje z dwóch takich samych części. Pracujemy całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy oczko ścisłe. Było to trzecie okrążenie. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Powtarzamy motyw główny. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek, trzeci, trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. I trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. I wykonujemy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie.
Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami. Pół słupek. Trzy oczka łańcuszka. I pół słupek tutaj. Na kolejnym oczku łańcuszka. Spotkamy się tutaj. Zobaczcie. Mamy 11 łuków w tym okrążeniu. Co okrążenie, ilość łuków będzie zmniejszała się o 1. 3 oczka łańcuszka. Motyw główny, 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, 3 oczka łańcuszka i jeszcze 3 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Motyw główny, podstawowy, 3 słupki. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Powtarzamy motyw. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Kolejne 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Kolejny motyw główny. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie. Chwytamy za ten pierwszy łuk tutaj i wykonujemy pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk. Pół słupek. Tutaj do tego miejsca. 3 oczka łańcuszka. Motyw główny. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. I 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny. W tym okrążeniu mamy 10 łuków. I pracujemy do końca okrążenia. 3 oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Powtarzamy. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny. 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. I jeszcze raz 3 słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy
za ten pierwszy łuk pół słupek. Trzy oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, pół słupek. Wykonamy łuki dotąd. Trzy oczka łańcuszka, motyw nad motywem, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci i dalej. Motyw główny. W tym okrążeniu mamy 9 łuków. Pracujemy do końca okrążenia. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pokażę Wam, jak robótka się zaczyna układać. Zobaczcie. Przechodzimy na łuk, oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci. I tutaj również tak samo, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk, pół słupek, trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk, pół słupek i tak dotąd. Już mam trzy oczka łańcuszka, motyw główny, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci i dalej. Motyw główny. W tym okrążeniu mamy 8 łuków. Pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Tak to się prezentuje. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, dalej motyw główny, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki, pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za ten pierwszy łuk, pół słupek, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, pół słupek,
spotkamy się tutaj. Trzy oczko łańcuszka. Motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny. Trzy słupki. I tak dalej. W tym okrążeniu mamy 7 łuków. I pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Tak, tak, przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim, oczko ścisłe na trzecim słupku, oczko ścisłe na łuku. I tutaj niespodzianki nie ma, motyw główny. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek, trzeci, trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Dalej to samo. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy zatem pierwszy łuk, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. I tak dalej dotąd. Trzy oczka łańcuszka. Motyw główny, podstawowy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny. Zobaczcie. W tym okrążeniu mamy 6 łuków. Pracujemy do końca okrążenia. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Zobaczymy, jak robótka wygląda w tej chwili. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Bez zmian. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I tutaj również trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. I tak dalej. Trzy oczka łańcuszka. Motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny. W tym okrążeniu mamy 5 łuków.
pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy, oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Oczko ścisłe. Oczko ścisłe. I tak samo. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za pierwszy łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. Pracujemy dotąd. Trzy oczka łańcuszka. A tutaj tradycyjnie motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny. W tym okrążeniu mamy cztery łuki. Pracujemy do końca okrążenia. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, ale musimy umieścić naszą plastikową akrylową bombkę w środku. Już najwyższa pora. Później się nie zmieści. Wkładamy. Naciągamy. Zobaczcie. Tak to wygląda. Dalej będziemy pracować na formie. Już nie będzie tak łatwo. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe. Na trzecim oczko ścisłe na łuku. I zobaczcie, robótkę będziemy naciągać. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki. Pierwszy. Drugi, trzeci, naciągamy robótkę. Motyw główny, podstawowy, trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za ten pierwszy łuk, półsłupek, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. I jeszcze raz. Trzy oczka łańcuszka. Na kolejnym łuku. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka.
motyw główny, podstawowy. Naciągamy robótkę, cały czas naciągamy. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny, podstawowy. Naciągamy. Cały czas naciągamy. Dzięki temu robótka będzie wyglądała naprawdę bardzo ładnie. W tym okrążeniu mamy trzy łuki. Pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj w to trzecie oczko łańcuszka, przyciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Zobaczcie, jak to się pięknie układa. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Przechodzimy na kolejny łuk. I tutaj tak samo motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten pierwszy łuk. Naciągamy, cały czas naciągamy. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk. Półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Na kolejnym łuku półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Tutaj motyw główny, podstawowy, do tej pory bez zmian. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I dalej motyw główny. W tym okrążeniu mamy dwa łuki. Pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Przechodzimy na kolejny motyw główny. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka. Trzy słupki.
pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za ten pierwszy łuk, półsłupek, trzy oczka łańcuszka, chwytamy za drugi łuk, półsłupek. W tym okrążeniu mamy tylko jeden łuk. Trzy oczka łańcuszka, motyw główny, trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci i dalej motyw główny nad motywem głównym. Tutaj do tej pory bez zmian. I zobaczcie. Wykonamy ostatnie okrążenie, które zamknie robótkę. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Tutaj mamy zmianę. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy słupki. Chwytamy za kolejny łuk. Trzy słupki. Pierwszy. Drugi, trzeci, zobaczcie, mamy w sumie 6 słupków, 3 i 3, razem 6. 3 oczka łańcuszka, chwytamy za ten ostatni łuk, naciągamy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Na tym łuku, na tym motywie głównym trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Przechodzimy na drugi motyw główny. Tutaj również trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, trzy oczka łańcuszka. Chwytamy za ten ostatni łuk z ananaska, półsłupek, trzy oczka łańcuszka. Trochę nam się te słupki tutaj rozjechały, ale to naprawdę nic nie szkodzi. Trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. Tak to się prezentuje. A teraz rząd zamykający. Wkłuwamy szydełko tutaj pomiędzy słupki. I z tej strony również, tutaj pomiędzy te słupki. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Wkłuwam szydełko pomiędzy kolejne słupki i tutaj również. Przeciągam. Oczko ścisłe. W tym miejscu i tutaj równo przeciągam. Oczko ścisłe. Pomiędzy tymi słupkami i z tej strony tak samo pomiędzy tymi słupkami. Przeciągam. Oczko ścisłe. I jeszcze raz.
tutaj pomiędzy słupkami i pomiędzy tymi słupkami. Przeciągam. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. I zobaczcie, jak się bombka prezentuje. Wzór naciągnięty. Mnie się podoba. Jeśli tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy. I do usłyszenia. Cześć. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możesz podzielić się zdjęciem gotowej robótki wykonanej według moich poradników.